za to, że w tym roku stawiają nam warsztaty. Plastyczne, zacietki, warsztaty turystyczne organizowane przez Agencję Promocji Zieleni i Ambasadę Królestwa Niderlandów, a do tego też akcje performatywne. Mówiła organizatorka imprezy Paulina Dmitruch. Program festiwalu jest bogaty, dlatego warto zajrzeć na stronę otwartazobkowska.pl. My w Warszawie jeszcze zostajemy, 9 miast, ponad 3000 przejechanych kilometrów i blisko 30